witam na moim kanale i zapraszam na kilka odcinków w sumie chyba z gry Dark Souls wersji remasterowanej. Chciałem sobie, że tak powiem, zrobić taką rozgrzewkę przed premierą Elden Ringa, który wyjdzie jakoś pod koniec lutego. A że te gry są robione przez jedno studio i ponoć dużo rzeczy jakby jest przeniesionych z tej trylogii, a że całkiem przypadkowo mam pierwszą część, którą kiedyś, dawno temu w odległej galaktyce ogrywałem na Xboxie 360, to czemu by sobie nie przypomnieć. Co prawda zaczyna mnie trochę denerwować już muzyka za głośna, ale okej. Tak, to trzeba sobie wybrać kogoś. Podaj imię postaci. Niech będzie Gerwanzy. Okej, płeć mężczyzna, klasa. Właśnie. Coś, co by na luzie można było pograć. Ktoś tutaj ma włócznie, się pytam. Człowiek znikąd. Wieczny problem. Dobra, jedziemy z piromantą. Wezmę sobie klucz. Czy nie brać klucza? Klucz by nam trochę ułatwił na początek, z tego co pamiętam. Dobra, weźmy tak. Tak, czuję, że za długo nie pogram. Budowa. Wielki łeb. Dobra, nie kombinujmy. Szlachta. Jezu, dobra. Jedziemy, koleś. Nie mam czasu. Kucyk. Ten to chyba na Michaela Jacksona. Dłużej spędzę na robieniu postaci niż na grę chyba. Intro pamiętam, że było spoko. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame.
first of the day. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart Eskan skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Kurde, już nie pamiętam. Nie pamiętam tego intra. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Wstajesz, nie gadasz. Co on nie gada, ale akurat... Ja pierdził. 60 klatek raczej jest. Przeszukaj. Dobra, wyjdźmy stąd. Podpowiedzi pamiętam, że zawsze były jakieś. Kolej co dupą siada, pamiętam. Tak, dobra. Jak się biegało? B? A jak się skakało? Okej. Ty nie masz jakiejś tarczy czy coś? O Boże, jakie te menu było zrąbane, pamiętam.
Ja tu nic nie mam ciekawego. A jak się używało tych bomb? Nawet nie wiem. A ustawienie przycisków. Sorry, no ale muszę poznawać. Ale te silne parowanie, użycie przedmiotu. Czyli co, X-em? Czy A? Dobra. Zobaczymy w praniu. Co tu było? Było ciemno. Okej. Tu mamy pierwsze ognisko. Odpocznij. Zastanawiam się, X-em? Kurde. Widać go na górze, czy go nie widać? Widać. Trochę. Świetnie. Może wstać? Chciałem przeszpanować chyba. Może teraz będzie lepiej. Może. Człowieczeństwo. Tu chyba pamiętam, że nic nie było. Idziemy w bok. W bok, w bok, w bok. O, tu mamy kolejne. Pęknięta tarcza. Sorry, no ale muszę sobie poprzypominać wszystko. Czemu nie możesz tarczy użyć? O, bo jestem idiotą i co? Tu płyniemy? Te. Tu coś jest? O co chodzi? Garna. Wy tak wolno strzelacie, że normalnie. O! Nawet nie pamiętam, żebym potrafił kopnąć.
Boże, kochany. Przecież ja tym mieczem to se mogę. Już zginąłeś. Dziękuję. Okej. Biegaj, biegaj. Mgła. Co my tu mamy? Tutaj to trzeba będzie wrócić kiedyś po to, z tego co pamiętam. Tu możemy iść na dół, otworzyć. Początek to w miarę pamiętam. Gorzej jest później. Nawet spoko ta kula im wyszła. Dobra. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Okay. And this. Klucz do wschodniego azylu, klucz duży pielgrzyma. Aż tyle kluczy się dostawało od niego? Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Ja też ci thank you. Okej, okay. Aha, dobra, tak się zamienia. Rozumiem. Poszliśmy przed ognisko. Dobra, mam trochę zdrowia. W sumie jak mi się tam ta brama otworzyła, to nie wiem po co. A nie, tam był ten potwór, dobra. Nie mogę parować? Jak tym się parował? A, tak się paruje, kuźwa. To coś było innego. Nie za dużo was? Płomień permancji. Niby gdzie ja oberwałem? Tu chyba jakiś był twardszy koleś, z tego co pamiętam.
Tu nie wejdę, bo nie mam klucza. Dobra. Kie. Tu nie zaskoczę, bo już nie ma potworka. Gdyż ponieważ go zabiłem. No nie pamiętam, czy tutaj zaskakiwanie było bardzo bolesne. Okej. Spieprzamy stąd, nie? Klucz pielgrzyma. Dying Light cię nas pielgrzymem też nazywają. Gdzie te szkielety? Nie ma szkieletów? Pamiętam, że kiedyś były szkielety. Może trochę ta wersja się różni od 360. No pamiętam, że coś tutaj leżało kiedyś. Okej. Tu jest te gniazdo, co się daje kolesiowi jakieś rzeczy on. Właśnie. Co ja chciałem. Ja mogę mu coś dać? Czarną bombę na przykład? I coś mi da? Bo on chciał coś chyba ciepłego. Swoją drogą fajne widoczki. Jak to szło? Przełącz. Kuźwa, koleś. Ja pierdziu. Myślałem, że się spieprzę. Menu przedmiotu. O, nie da się. Dlaczego? Bo używam? Dobra. Może za wcześnie. Tu bym chciał coś podarować. Idziemy stąd. Już tak ostatecznie. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. I poleciał. Lordran. Szkoda, że nie ma Demon Soulsa na Xboxa. Bo bym też pograł chętnie. Nigdy nie grałem w Demon Souls. Okej, rozpalmy sobie. Rozpal? Nie muszę rozpalać. Nowy poziom. Dobra. Na razie się nie będę poziomował. Tu pan coś miał do powiedzenia. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below,
in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead. Ha, ha, ha. Swoją drogą nadal nie zmienili tego, że mówi z zamkniętymi ustami, no ale cóż. Your face. You're practically hollow. But oh no. Going hollow could solve quite a bit. Złote porady. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I'd never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Nie, tam z nikim nie będę się tegował. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Już? What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. The other bell is back down below the undead burrow, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Pamiętam, że trzeba z nimi gadać do końca, aż się będą powtarzać. Ask too many questions. I'm not up for chat. Dobra, chyba już mu przeszło. To była chyba jakaś babka, z tego co pamiętam. Dzień dobry. A. Nie może gadać. To zmocnienie, bo tak potrzebujesz tego, dobra. Niżej jest winda. Tak? Winda. Tylko musiałbym jej scroll. Dobra. Bo tam jest fragment duszy, to bym sobie flaszkę ulepszył. Tutaj ten jakiś chwalmy słońca jest, czy nie ma? Gdzieś tu chyba coś było, pamiętam. Mgliście. Nie ma żadnej duszy. A, jest koleś, dobra. Siema. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Fajną ma tą broń. Hello there. I realize that I have... But I also want you to know... Here, take this. As a token of peace. No, go ahead. It's for you. Miedziana moneta. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Tak. Very well. Then first, a covenant with the gods. Przymierze. No, ktoś zabił. Now, let me share my miracles. Only, their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Naucz się gestu, nie wiem po co.
kup przedmiot. Co ty masz, koleś? Przydałoby mi się ten teleporcik, którego nie widzę. Talizman. Pewnie do leczenia coś. Tysiak. Może jeszcze pogadać z tobą? She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Very well. I can surely tell you, of all people. Undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Super. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are kindling... O Boże, dobra, powtarza się, koleś. Coś tu jeszcze mamy. Bo przypuszczam, że zaraz zakończę ten przecudowny pierwszy odcinek. Widzę, że ktoś tam się postara wskoczyć. A to jest ten klucz chyba. Ale i tak to mi windy nie działają chyba. Dobrze mówię? Zastanawiam się, czy ja się zabiję? Nie, dobrze. Się udało mnie zabić. Pamiętam, że to są te mimiki tak zwane. Wtedy ten łańcuch jest w drugą stronę, więc tutaj jest bezpiecznie. O, to ten miał Morgensteina. Boże, dobrze, że tego talizmanu u niego nie kupiłem. Leczącego bym się sfrajerzył. Kość prowadząca do domu. Tego było mi potrzeba. Dobra. To ja tutaj z wami nie będę walczył teraz. Bo nie ma takiej potrzeby. Kuźwa, koleś. Odwal się ode mnie. Co za? Idź se stąd. Co za menda? Dobra. To jeszcze bym na koniec, skoro się udało coś zdobyć, to skorzystajmy z kości, dobra. Pod warunkiem, że w ogóle uda mi się tam na dół zejść, bo nie pamiętam. Ta. Coś tu było. O, dobra. Przepiękne. Chyba, z tego co pamiętam, nic nie atakuje, przynajmniej na dzień dobry, chyba. Koleś zrelaksowany. Tu mamy chyba maga. To jest unusual.
past your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Kowal, nie wiem. Myślałem, że to jakieś magi. Już się nagadałeś? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons. Albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. A co tu można u siebie kupić? Się nie maguje to. Wzmocnienie, modyfikacja. Okej. There's nothing to talk. We're both cursed. Undead. Okej. Przełączmy się na kość do domu. Lecimy na Szczecin. Serio? Zastanawiam się, jak ja to robię, że kopnięcie mi wyszło. Jak chcę, to nie zrobię. No nic, poćwiczę se później. Idę w te przepiękne miejsce. Przynajmniej jakoś widzę, że jaśniej jest. Ciekawe, czy zginę. Czy nie. Dobra. Jednak stare sztuczki nadal działają. To jeszcze sobie ulepszę estuska i zakończę pierwszy odcinek. Ajajaj, wspomnienia odżywają. Pocznijmy zatem przy ognisku, a ja się pożegnam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka oczywiście i postaram się nagrać niedługo kolejny, gdzie pójdziemy, przypuszczam, tutaj na górę i tam poginiemy trochę. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i zapraszam, hej!